I am so happy to see you. It's amazing. I'm honored that you decided to spend this day with me to celebrate 5-year anniversary. I'm so grateful for your support for the last 5 years. Your friendship, your trust, your kindness. I'm so happy. I love what I do. And I love that you actually take your time to come to my store and let me pick up the clothes for you. And you look absolutely gorgeous. I think that the woman who looks amazing feels amazing inside and it's unstoppable. And my favorite fashion quote is, clothes are not gonna change the world, but the woman who wears them will. I'm so happy to have you in my life and thank you so much. I asked one of you, some of my clients, to model, so please give them a warm applause because they are so stressed out in the back. Some of them never even pose, so it's gonna be a little challenging, but I hope you're gonna enjoy the show. I want to thank you so much to the girls from Sugar Hair Salon. They helped me to do the makeup and the hair. DJ Ralph is going to add a little bit of music and we have a little surprise. So let's start. Enjoy the show. Się bardzo zaszczycona, że mogłam tu przybyć wraz z innymi paniami i oglądać przepiękne kreacje tutaj na tym pokazie. Chcę podziękować jeszcze raz pani Teresie za to, że troszczy się o nas, klientów, jak przychodzimy do niej do sklepu. Dba o nas w szczególny sposób, przede wszystkim dobierając do naszej cery, naszej figury, kreacje i biżuterię, także dziękujemy bardzo. Tereska to kobieta żywioł, podziwiam ją naprawdę za pasję, za to, co wkłada w swój biznes, w Obsession Boutique. Pamiętam ją od momentu, jak robiła takie właśnie bransoletki, chociaż to już mówię, ten zestaw już jest pewnie kilka lat później, jak zaczęła swój biznes, ale wracam co jakiś czas, odwiedzam sklep i będę i zapraszam innych, naprawdę. Niesamowita kobieta z pasją i oby takich więcej. I am more than flattered to work with Teresa for more over than 3 years now. I am the face of her boutique and I'm very happy when women recognize me because I know that boutique is not just a place where you buy fashion. That is a place where you go for advice, where you have a glass of champagne, where you looking for your next style of the next season that you have. So Teresa, it's more than a boutique owner. She's a great woman with great taste that dares to share her taste with everyone. So I'm really happy to see so many women, so many beautiful Polish, Russian, Bulgarian, Romanian ladies
at one place today to celebrate this boutique. It's just amazing. It's been an amazing experience. I'm so happy to be here and so happy to be the face of Obsession Boutique. To wydarzenie jest niesamowite dla mnie, ponieważ w wieku ponad 40 udało mi się wyjść na wybieg i zaprezentować tą piękną kreację, którą mam na sobie. To jest niesamowite. Po prostu Teresa dała nam taką możliwość i dzięki temu czuję się po prostu piękna. I to piękna przez piękne P, bo to nie tylko wychodzi, że jest makijaż, że jest piękna fryzura, którą nam panie zrobiły, ale to piękno po prostu wypływa z nas i Teresa to po prostu pokazuje w swoich kreacjach, w swoim podejściu do klientów. Także dziękuję bardzo za tę możliwość. Bardzo uwielbiam Obsession Boutique, dlatego że są przepiękne kreacje, przepiękne ciuchy i naprawdę właścicielka Teresa to jest super osobą. Już przez rok z nią współpracuję w przygotowaniu na wybory Miss Illinois, do których mnie usponsorowała z ciuchami i miałam piękne ubrania przez cały weekend wyborów Miss Illinois i to właśnie dzięki Teresie. Przez Teresę to wyglądałam super, miałam piękne ciuchy, ubrania i bardzo jestem tego wdzięczna. Gratulacje, Teresa! Dzisiejsze stylizacje były niesamowite. Piękne kreacje, piękne dzieciwy, piękny pokaz mody. Tereniu kochana, życzę Ci następnych pokazów mody tak świetnych oraz wielu, wielu lat sukcesów. Bardzo szczęśliwa, ja już nie tak bardzo zestresowana jak wcześniej, ale bardzo szczęśliwa, niesamowity dzień. Moje ukochane klientki, niesamowite wsparcie z ich strony jak zawsze, także fantastyczny dzień. Z okazji rocznicy mojego butiku przygotowałam pokaz mody w Country Club w Arlington Heights oczywiście, żeby wspierać również lokalne biznesy i modelkami były moje klientki. Bardzo zestresowane, ale wyglądały absolutnie fantastycznie. Kolekcja no nowa już, zupełnie nowa, jesienno-zimowa, troszkę nawet trochę sylwestrowa powiedziałabym. Bardzo elegancka, taka troszeczkę wow. No i myślę, że wyszło fantastycznie. Zaczęliśmy zielenią, to kolor numer jeden w tym sezonie, więc zielone kreacje, ciemna zieleń, butelkowa zieleń, bardzo oryginalna, bardzo elegancka. Przekochane klientki, które ufają mi, jeśli chodzi o wybór kreacji na różne okazje i to mi daje bardzo dużo szczęścia. Wracają po różnego rodzaju imprezach i są zadowolone, mówią, że dostały bardzo mnóstwo komplementów i to jest dla mnie największa satysfakcja, więc myślę, żeby było tak dalej. No i już planujemy 10. rocznicę, będzie jeszcze piękniej, także zapraszamy już. Musimy wszystkie kobiety trzymać się razem, żeby nasz polski biznes i polskie kobiety rozwijały się tak jak właśnie Tereska. Kocham Cię, kochana. Zapraszam serdecznie do mojego butiku w Arlington Heights, gdzie z przyjemnością doradzę, jak się ubrać i jak wyglądać wyjątkowo. Słuchaj nas na 1490 AM na portalu amerykapopolsku.com w zakładce Słuchaj oraz przez naszą aplikację na smartfony.